I siemaneczko, witam was tutaj, Bublantowski z nowym glitchem GTA 5. Mam dzisiaj dla was prawdziwą petardę, mam dzisiaj dla was kopiowanie każdych samochodów kopiowanych dla Xboxa, PS4 i także dla PC-tów. Pamiętajcie, że na PC-tach wasze pojazdy muszą być tańsze niż 150 tysięcy, kiedy je sprzedajecie u mechanika. Do glitcha potrzebny będzie wam jeden znajomy, ale o tym za chwilę. A teraz pozdrawiam wszystkich oglądających. Hello, wbiło się już chyba 35 tysięcy subskrypcji, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Jesteście zajebiści, elo. A teraz przechodzimy do pozdrowień widzów wpłacających donaty. I pierwszy jest Igor 7560. Ma nadzieję, że kupię sobie BF na Xboxa. Koleżko, kupiłem sobie już BF-a w dzień premiery, także jakbyś chciał zagrać, daj znać. Następny jest Grzybek XS400. Elo, pozdro. Liczę, że kupisz sobie PS4 i pozdrów jeszcze moich kolegów Patryka i Bartka. Nie ma problemu. Pozdrawiam Patryka i Bartka. A PS4 zdradzę wam, najprawdopodobniej będę miał na święta. Tak to się wszystko pięknie ułoży. I trzeci, ostatni, lecz nie najgorszy, mamy ponownie, witamy VS i mówi kolejny donate, za to jestem ci niedozgodnie wdzięczny, ziomalu. I mówi, powiedz widzom, żeby wbili na mój kanał, pozdro, elo. Pewnie, że tak, wbijcie ludziska do VS na kanał VS, wbij z linkiem pod filmikiem i zaproś widzów do oglądania filmików na swoim kanale. Napisz koniecznie oczywiście, o czym pokazujesz filmiki. A teraz przechodzimy już do glitcha. Glitcha robicie tak, że musicie mieć ze znajomym ten sam bunkier. Nie musi być to bunkier w tym samym miejscu, w którym my tutaj mamy, ale musicie mieć bunkier w tym samym miejscu. Jak ja mam najtańszy, to mój ziomek też musi mieć najtańszy. Jak mój ziomek by miał najdroższy, to ja też muszę mieć najdroższy. I tak, wchodzimy do swoich bunkrów, ja wchodzę do swojego, on wchodzi do swojego. Obydwoje musimy mieć mobilne centrum operacyjne. Ja u siebie w mobilnym centrum, kiedy będę kopiował, muszę mieć zwykłe LED w mobilnym centrum operacyjnym, tak jak tutaj teraz widzicie. Mój znajomy teraz wszedł do bunkra i będzie rejestrował się w klubie motocyklowym, i tak musi się zarejestrować w klubie motocyklowym, nie może być to SecuroServe. Dlatego teraz czekamy, aż mój znajomy się zarejestruje w SecuroServe, wyśle mi zaproszenie, ja będę akceptował zaproszenie i wtedy, kiedy będę miał czarny ekran ładowania, muszę powiedzieć mojemu znajomemu, żeby zrezygnował z prezydenta klubu motocyklowego. Oczywiście musi prędzej sobie już przygotować, żeby szybko mógł zrezygnować. Tak więc dostałem zaproszenie od mojego znajomego, który zarejestrował się w klubie motocyklowym. Akceptuję zaproszenie do klubu motocyklowego od mojego znajomego. Mój znajomy już ma przygotowane, że może rozwiązać klub motocyklowy, dlatego ja będę akceptował to zaproszenie i jak tylko pokaże mi się czarny ekran, będę mówił mojemu znajomemu, żeby zrezygnował, żeby zamknął, żeby zwinął interes. A już teraz pozdrawiam wszystkich oglądających, zapraszam do klikania lajków, subskrypcji, do donate'ów, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Bublantowski, wasz ziomelo. No i zaakceptowałem zaproszenie, jestem na czarnym ekranie i mówię mojemu znajomemu, zwija interes, on zwinął interes. Dzięki temu odrodziłem się u niego w bunkrze, odradzam się u znajomego w bunkrze i to właśnie tutaj teraz był ten glitch. Reszta to już jest sama bajka. Tak samo jak ten glitch jest bardzo prosty, jest petarda, nie potrzebujecie tutaj żadnych tablic, iFruta, nic. Każda wasza kopia będzie miała nowe tablice. Możecie kopiować tą metodą każdy jeden samochód dostępny w grze, możecie skopiować sobie tą metodą, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. No dobra, i teraz tak, jak ja kopiuję, to lecę teraz do mechanika, muszę podejść do mechanika, dać w prawo strzałkę, a mój znajomy wchodzi do swojego mobilnego centrum operacyjnego i klika, żeby wejść ze znajomymi. Klika wejdź ze znajomymi. Po chwili wywala ich wszystkich z tego bunkra, znika mobilne centrum, znika mechanik. Ja wtedy muszę otworzyć menu interakcji i zabić się, popełniając samobójstwo, czyli idąc na łatwiznę, zabij się za 500 dolców. Niektórzy mogą mieć to za darmo, ale tak czy inaczej trzeba popełnić samobójstwo,
Po chwili odwracamy się na dokach. Teraz musimy powiedzieć naszemu znajomemu, żeby wyszedł z mobilnego centrum operacyjnego, wsiadł do ciężarówki i wyjechał nią na zewnątrz. A ja już teraz zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, do włączenia powiadomień, jeżeli chcecie widzieć więcej takich zajebistych filmików na moim kanale. Był Blantowski, Wasz ziom, elo! No i lecimy teraz. Lecimy, mój znajomy już wychodzi z mobilnego centrum operacyjnego i będzie wsiadał do ciężarówki i wyjeżdżał z bunkra mobilnym centrum operacyjnym. Musi wyjechać tym, a teraz wchodzi na kreatora. Jak tylko wyjedzie ciężarówką na zewnątrz, daje start online, wchodzi na kreatora. Ja wtedy otwieram menu interakcji, wzywam mobilne centrum operacyjne i biorę samochód, który będę kopiował. Oczywiście na konsolach najlepiej kopiować jest samochody od Benego, a najlepiej LG Retro, bo będzie około miliona. Moje kosztuje 970 tysięcy. Jak pokazałem, tam możecie skopiować sobie każdy jeden samochód. W tym momencie wybieracie samochód, który będziecie kopiowali i wjeżdżacie nim do mobilnego centrum operacyjnego. Potwierdzacie komunikat o pełnym mobilnym centrum. W tym momencie kopia przenosi się z powrotem do garażu, gdzie był oryginalny samochód, a wy wjeżdżacie tym oryginalnym. Zawieszacie się na czarnym ekranie. Musicie wejść na tytaniczną robotę. Opuścić lobby tytanicznej roboty. Teraz możecie zaprosić już swojego znajomego, żeby z powrotem wrócił na sesję i będziecie robili kolejną kopię, ale zanim to zrobicie, trzeba jeszcze wjechać tym samochodem do bunkra i wjechać nim do mobilnego centrum operacyjnego, żeby ta kopia się zapisała. I dopiero teraz można byłoby jechać nim do garażu, ale to nie ma sensu, pokażę Wam jak zacząć szybko to kopiowanie od nowa. Najpierw trzeba odesłać mobilne centrum operacyjne do bunkra, wjechać tym samochodem do mobilnego centrum operacyjnego i dopiero teraz to kopiowanie jest zakończone. Jak widzicie, kopiowanie jest bardzo proste, ono chwilę trwa, około tam chyba 15 minut cały filmik był od samego początku do końca, ale tylko dlatego, że nie wiedziałem jak to do końca robić, robiłem to pierwszy raz, robiłem to z filmikiem, wyszło mi za pierwszym razem, Wam też wyjdzie to na 100% za pierwszym razem. Jestem pewien, że z tym kopiowaniem nikt nie będzie miał żadnego problemu. Powtarzam, kopiowanie działa na PC-cie, PS4 i na Xboxie. Zakończyliśmy kopiowanie, czyli wsiadamy do mobilnego centrum operacyjnego, wyjeżdżamy nim na zewnątrz, bo tak będzie najłatwiej zacząć kolejne kopiowanie. Wyjeżdżaliśmy nim na zewnątrz. Cyk, teraz trzeba będzie zadzwonić do mechanika i zadzwonić po zwykłe LED. Jeżeli nie macie zwykłego LED, możecie kupić teraz zwykłe LED, ale polecam przygotować sobie zwykłe LED lub Fadio lub jakieś inne samochody, których możecie się pozbyć, których chcecie się pozbyć. No ja używam do tego LED. Jak widzicie, tam LED Retro jest ciągle w garażu, ten który wezwałem, a drugi LED Retro jest tutaj w mobilnym centrum operacyjnym. Muszę tu poczekać chwilę, żebym mógł wezwać ten LED. No i tutaj mogę już, od tego momentu już praktycznie zaczynam nowe kopiowanie. Od momentu, kiedy dzwonię po samochód, zaczynam nowe kopiowanie. No i wjeżdżam tym samochodem do mobilnego centrum operacyjnego. Później odsyłam mobilne centrum operacyjne do bunkra. No i czekam na znajomego, aż podejdzie do mnie pod bunkier. Powtarzam, że musicie mieć te same bunkry. Nie muszą być to te same bunkry, które my mamy, ale musicie mieć obydwoje te same bunkry. Jeżeli twój znajomy ma najtańszy bunkier, ty też musisz mieć najtańszy bunkier. No i proszę bardzo, odsyłam do mobilnego centrum, znaczy mobilne centrum duplikacji, odsyłam do bunkra. No i teraz ustawiam się pod bunkrem i czekam na znajomego, jak tutaj zaraz podjedzie i będziemy kopiowali samochód dla niego. Teraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Z drugiej strony jest znajomy już, wchodzi do bunkra do siebie, ja wchodzę do siebie do bunkra. Teraz on idzie do mobilnego centrum operacyjnego, a ja po prostu tutaj tylko wchodzę i rejestruję się jako prezydent klubu motocyklowego. Wysyłam znajomemu zaproszenie. Mój znajomy będzie akceptował to zaproszenie. Zanim on zaakceptuje zaproszenie, ja muszę przygotować sobie, żeby rozwiązać klub motocyklowy jak najszybciej tylko będę potrafił. On akceptuje zaproszenie, mówi mi już, ja rozwiązuję klub motocyklowy. On respi się z tyłu za mną, koło mnie zaraz gdzieś, gdziekolwiek w bunkrze, tutaj u mnie.
jeżeli by wyszło tutaj jakoś wam inaczej, chociaż wątpię w to, żeby tutaj kto miał jakiekolwiek problemy. Jeżeli wszystko zrobicie tutaj krok po kroku z filmikiem, polecam wam, że ta osoba, która kopiuje, ogląda filmik od początku, ta osoba, która pomaga, ogląda filmik od momentu, kiedy znowu wchodziliśmy do bunkra. No i dobra, mój znajomy poszedł do mechanika, dał w prawo strzałkę, żeby tuningować mobilne centrum operacyjne. Ja podchodzę pod przyczepę mobilnego centrum operacyjnego i klikam wejdź ze znajomymi. Pamiętajcie, żeby wejść ze znajomymi, musicie mieć tą osobę dodaną do znajomych. Dobra, wszedłem ze znajomymi, mojego tam znajomego przyniosło do bunkra, gdzie nie ma mobilnego centrum operacyjnego ani mechanika, popełnił samobójstwo, ja wyłażę już z tego mobilnego centrum operacyjnego, wyjeżdżam na zewnątrz, wchodzę w kreatora, no i mój znajomy teraz już kończy glitcha, jak skończy glitcha, to po prostu wysyła mi zaproszenie i zaczynamy od nowa, a ja zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji, zapraszam was na filmiki, które już wkrótce, Bóg Wantowski, was ziomelo!